Marcin, no udany początek roku, chociaż na bramki w Techach dzisiaj musieliśmy długo czekać. No na pewno udany, czy punkty są najważniejsze. Gra mogła być na pewno skuteczniejsza, bo ku temu były okazje. Mamy jeszcze kilka dni przed wyjazdem do Francji na doprecyzowanie pewnych elementów, na pewno przewagi i optymistycznie patrzymy w przyszłość. Skoro powiedzieliśmy już o początku roku, to może wspomnijmy też o końcu roku, który ze względu na Puchar Polski nie był chyba dla Was zbytnio udany. To już historia, musimy o tym zapomnieć i tak jak powiedziałem, patrzeć w przyszłość pozytywnie, z optymizmem i mamy co w tym sezonie jeszcze do wygrania, do udowodnienia i na tym się skupiamy. Mecz z Jastrzębiem był tym ostatnim testem przed turniejem we Francji. Powiedz, jak oceniasz Waszą formę? Myślę, że z dnia na dzień teraz będzie coraz lepiej, te nogi będą miały większą świeżość, będą na pewno lepiej jeździć, skuteczność też się poprawi i na puchar kontynentalny będziemy w optymalnej dyspozycji. We Francji jednego z rywali już znacie, bo mierzyliście się w półfinale z Rouen. Powiedz, kogo tam stawiasz w roli faworyta, kto będzie najcięższym rywalem? Myślę, że każdy mecz będzie dla nas bardzo cięższy, wiadomo, wyżej notowane od nas drużyny. Skupiamy się na pierwszym meczu z Duńczykami i będziemy chcieli pokazać im, że Polacy też potrafią grać w hokeja.